Rozmowa dnia. Kolejnym gościem sygnału dnia jest pan poseł Marek Sawicki. Witam bardzo serdecznie. Pan poseł jest wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PSL i Unii Europejskich Demokratów. Dzień dobry. Panie pośle, przedwczoraj Platforma Obywatelska razem w zasadzie ustami przewodniczącego klubu parlamentarnego swojego zapowiedziała, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu złoży projekt uchylający ustawę o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta. Jak PSL będzie podchodził do tej ustawy? Na początek myślę, że dobra informacja z dnia dzisiejszego jest Grzegorza, a stare ludowe przysłowie mówi, że przy tej pogodzie, którą mamy dzisiejszego ranka, a piękny jest ranek, na Grzegorza poszła zima do morza, więc spodziewajmy się już tylko wiosny i coraz lepszych dni. Jeśli chodzi o handel w niedzielę, ja ze spokojem patrzyłem na to, zresztą sam głosowałem za tym, żeby niedziele były wolne od handlu. Każde ugrupowanie polityczne, tym także Platforma Obywatelska, ma pełne prawo do własnych inicjatyw politycznych. Co prawda PSL optowało za tym, żeby raczej skłaniać się na początku w kierunku skracania dnia pracy, dnia handlu w niedzielę, a ewentualnie później całkowitego wyłączenia. Koncepcja została przyjęta inna. Mamy w tej chwili dwie niedziele w marcu, kolejne niedziele będą w kolejnych miesiącach. Myślę, że powoli ludzie się przyzwyczają, a chcę wyraźnie podkreślić, że jako rolnik nie mam wolnych niedziel, ale przynajmniej staram się w każdej porze roku ograniczać od prac niekoniecznych, więc dobrze byłoby, żeby także w każdych innych zawodach, tam gdzie ta praca nie jest konieczna, rzeczywiście z niej zrezygnować, żeby ludzie właśnie z rodziną mogli odpocząć. I oczywiście swoboda wyboru, to co często jest podkreślane przez różne strony polityczne, także swoboda zakupów, nie może ograniczać także wolności tych, którzy te usługi w niedzielę świadczyć muszą wtedy, kiedy jest rzeczywiście na nie duży popyt. Proszę powiedzieć w takim razie, jak pan ocenia wystąpienia polityków i Platformy, i Nowoczesnej? No takie dość historyczne mówią, że ta ustawa ograniczająca handel w niedzielę i święta podcina gałąź, na której my wszyscy siedzimy, że polska gospodarka się załamie, że nastąpi kryzys. No, ja pamiętam debatę nad tą ustawą i wówczas stanowisko PSL-u było takie, że projekt może być zagrożeniem miejsc pracy, może być pretekstem do pozbywania się części pracowników. No, państwo takie wszystko, uwagi? Wtedy wszystko, wasz przedstawiciel zgłaszał takie uwagi. Wszystko być może, natomiast poczekajmy, trzeba to ocenić. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że mamy sytuację, w której jest dosyć dobra koniunktura gospodarcza i z pewnością zwolnienia, które będą z tym związane, nie będą dzisiaj wielkim problemem, bo na rynku pracy można znaleźć pracę w innych obszarach. Natomiast też trzeba powiedzieć, że ewentualne chwyty czy sposoby wydłużania handlu w sobotę, przyspieszania handlu w poniedziałek sprawiają też, że część ludzi z handlu po prostu musi w tych dodatkowych godzinach pracować. Ponadto ten wzmożony handel chociażby w pierwszą sobotę, bo w większości sieci, z tego co informują media, ja w sklepach nie byłem ani w sobotę, ani w niedzielę, informują, że rzeczywiście trzeba więcej ludzi postawić na kasie, trzeba więcej ludzi postawić w ochronie, więc być może ci ludzie, którzy zmuszani byli do pracy w niedzielę, będą teraz pracowali w sobotę po to, żeby ten większy strumień kupujących w sobotę obsłużyć i żeby w niedzielę wszyscy mogli spokojnie odpocząć. Panie pośle, Lech Wałęsa apeluje do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pójdźcie do wyborów samorządowych z wszystkimi przeciwko PiS. Jaka jest pana ocena i odpowiedź na ten apel? Ja mam ogromny szacunek do Lecha Wałęsy, do jego historycznych zasług. Natomiast wielokrotnie już w ciągu przynajmniej półtora roku ostatniego mówiłem, że nie ma sensu budowania zjednoczonej opozycji przeciwko PiS-owi. PiS, jak widać, największym zagrożeniem dla PiS-u jest sam PiS i spokojnie on się powoli rozmontuje. Natomiast różnorodność koncepcji, programów, ale także elektoratów dzisiejszej opozycji poza Prawem i Sprawiedliwością, w mojej ocenie, ja mam duże doświadczenie polityczne, wskazuje na to, że pójście na jednej liście wyborczej byłoby znaczącym ograniczeniem możliwości zwycięstwa. Dlatego też uważam, że przynajmniej trzy bloki wyborcze poza PiS-em muszą
muszą powstać i zbudować się. Jeśli jest ta koncepcja liberalna, Nowoczesnej i Platformie, to życzymy im powodzenia. Z pewnością powoli, powoli jest jakaś konsolidacja na lewicy i Polskie Stronnictwo Ludowe chce budować taki ludowo-konserwatywny blok wyborczy z samorządowcami, ale także być może z niektórymi mniejszymi środowiskami politycznymi, po to, żeby pokazać, że dla tej już trwającej od 2005 roku wojny PiSu z Platformą Obywatelską jest także alternatywa spokojnego podchodzenia do spraw i samorządowych, i szerzej spraw gospodarczych. I nie trzeba tylko i wyłącznie z każdej różnicy toczyć wojnę, a być może na różnicach budować nowe koncepcje, nowe propozycje. Panie pośle, pan mówi teraz o tym, że będziecie tłumaczyć swoim wyborcom, że ta wojna w polskiej polityce jest bezsensowna, że można prowadzić politykę inaczej. No tak, no ale jak można prowadzić te, jak można tłumaczyć to, mając na pokładzie Stefana Niesiołowskiego, który jest symbolem agresji takiej, no naprawdę na niespotykaną skalę w polskiej polityce. Jak pan będzie tłumaczył te wypowiedzi pana Niesiołowskiego z tych wszystkich lat? Pani redaktor, ja takie, pana Niesiołowskiego znam dobrze od roku 93. On w różnych momentach, w różnym stopniu ewoluował. Przede mną był tutaj europoseł Ryszard Czarnecki, też poniekąd znany swoich bardzo ostrych wypowiedzi i także zmian środowisk politycznych, które przyszło mu w życiu reprezentować. Więc chcę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestie konserwatystów, europejskich demokratów, to tutaj rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość próbowało nam na dzień naszej konwencji samorządowej rozmontować klub parlamentarny, zmuszając w sposób podstępny posła Mieczysława Baszko do opuszczenia klubu parlamentarnego. To dlaczego w sposób, przepraszam, podstępny? Myślę, że tym zajmą się w stosownym czasie stosowne służby i sprawę wyjaśnię, bo Mieczysław Baszko był bardzo mocno zaangażowanym ludowcem, nie tylko na Podlasie, ale zdecydowanie szerzej, i w ostatnich 2 miesiącach w dziwny sposób został przymuszony do tego, żeby zmienić swoje ugrupowanie. Nie, panie redaktorze, skończmy wątek, bo pani pytała o pana Niesiołowskiego. Więc, a co z panem posłem Baszko? Więc i pan Niesiołowski, i także pan Kamiński, europejscy demokraci, przyszli konkretnej propozycji do Polskiego Stronnictwa Ludowego, że są sprawy, które nas łączą, i po to, żeby nie udała się PiS-owi koncepcja rozmontowania klubu parlamentarnego najstarszego ugrupowania politycznego w Polsce, oni są gotowi podjąć współpracę w ramach federalnego czy federacji klubu. Państwo byli zmuszeni. Oczywiście, że byliśmy zmuszeni, ale pokazaliśmy PiS-owi, że ich koncepcje na rozwalenie klubu parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego okazały się bardzo nieskuteczne. I myślę, że to będzie ten początek. Dobrze, a kolejnych jak teraz porażek pan PiSu będzie tłumaczył w konkurencji panu, z innymi ugrupowaniami? Panu Niesiołowskiemu, że musi zmienić język, ponieważ PSL chce pokazywać Polakom, że wojna Panie nie redaktor, jest. Niczego nie muszę tłumaczyć panu Niesiołowskiemu, bo w mojej ocenie pan profesor sam wie, co robi, i to jest osoba głęboko także myśląca. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że Federacyjny Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego nie zmusza naszych partnerów europejskich demokratów do tego, żeby w całości przejęli program Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mało tego, w ramach tego porozumienia nie umówiliśmy się na gwarancje także wyborcze, jeśli chodzi o samorząd i wybory parlamentarne. Oni będą musieli zdecydować o tym, czy koncepcja, program Polskiego Stronnictwa Ludowego na nadchodzące wybory samorządowe i parlamentarne im odpowiada. Więc jest to partnerskie porozumienie, które ucięło rzeczywiście PiS-owi koncepcję rozbicia Polskiego Stronnictwa Ludowego. Państwo z góry wykluczają takie koalicje lokalne z Prawem i Sprawiedliwością po wyborach samorządowych? To wyborcy samorządowi określą, jak będzie, a znam przypadki już dzisiaj w tej kadencji, że są takie powiaty i są takie gminy, gdzie Polskie Stronnictwo Ludowe także z Prawem i Sprawiedliwością ma koalicję, więc dla dobra lokalnych wyborców i przy porozumieniu programowym takich koalicji nie wykluczamy. A czy będzie rekomendacja, żeby tym pierwszym wyborem koalicyjnym byli
politycy Platformy Obywatelskiej. Najpierw, pani redaktor, trzeba uzyskać dobry wynik i te wybory wygrać. I to jest nasz główny cel. Domyślam się, że jednak politycy kilka kroków do przodu będą rekomendacje po wyborach, zobaczymy. Ciężko nam będzie rzeczywiście porozumiewać się z Prawem i Sprawiedliwością, którego celem od kilkunastu lat jest bezwzględna walka z Polskim Stronnictwem Ludowym i eliminacja Polskiego Stronnictwa Ludowego ze sceny politycznej. My zachęcaliśmy wielokrotnie do współpracy, do porozumienia, do wybrania spraw i tematów, które nas łączą, a nie do wojny. Czy jest możliwa taka sytuacja, że Unia Europejskich Demokratów będzie startować oddzielnie w wyborach samorządowych? Oczywiście, że jest taka możliwość. Jeszcze raz podkreślam, kiedy ta decyzja zostanie podjęta? Czy idziecie razem do wyborów? To jest decyzja akurat Europejskich Demokratów, a nie decyzja Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polskie Stronnictwo Ludowe też musi wyrazić zgodę. Są dwa środowiska. My jesteśmy otwarci. Jeśli są chętni z nami do wyborów na warunkach programowych Polskiego Stronnictwa Ludowego w ramach porozumienia, to oczywiście tak. Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceprzewodniczący Parlamentarnego Klubu PSL i Unii Europejskich Demokratów. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Była to rozmowa dnia.